Frauen. Znaczy, na pewno rajdy to jest swoista pasja i ja polecam każdemu tego rodzaju hobby. Człowiek wsiada, widzi 5, 4, 3, 2, 1 i zapomina o całym Bożym świecie. ŁKO to jest przede wszystkim siła, jedność i siła, tak? I będziemy się starali pokazywać się na rajdach z jak najlepszej strony. Cel jest zawsze jeden, zawsze jadę na rajd, jedziemy całą ekipą po to, żeby wygrać. No, po nic innego się tam nie jedzie, nie jedziemy przejechać rajdu od A do Z tylko tak dla siebie, żeby przejechać, tylko zawsze jedziemy po to, żeby wygrać. Zeszłoroczny sukces oraz trwająca od kilku lat droga do Dakaru prowokowało do tego, że trzeba podjąć kolejne kroki. W moim przypadku niestety nie będę już startował w rajdach Baja w Polsce w tym roku ze względu na brak terminów, ponieważ terminy te będę realizował na Mistrzostwach Europy, Pucharze Świata Rajdów Baja oraz na maratonach długodystansowych takich jak Mercuga, Olivia Reilly czy Breslau. Can-Am Maverick daje dużo, bardzo dużo frajdy z jazdy. Zawieszenie, które jest zastosowane w tym pojeździe, jest naprawdę nieziemskie. Od zeszłego sezonu już się szykowałem na zmianę pojazdu. No to jest właśnie oto ten pojazd. W tym roku mam nadzieję startować cały cykl rajdów Baja właśnie tym pojazdem. Mam nadzieję, że z dobrymi wynikami. Będę tam startował w klasie do 900. W związku z tym potrzebowałem zbudować na podstawie Can-Ama 850 rajdówkę do tych celów. Także znowu mamy pełne ręce roboty w zakładzie, ale bardzo to lubimy. King Squad Custom na pewno da radę. Boję się, że w tym sezonie znowu adrenalina weźmie górę nad moim rozsądkiem i sobie coś po prostu zrobię, tak? W zeszłym roku na pierwszym rajdzie na Drawsku miałem front flipa i poczułem ciężar swojego quada i dopiero zdałem sobie sprawę, jak niebezpieczny sport uprawiam. A w tym sezonie nie będę myślał może, że będę od razu w czołówce na pierwszych miejscach, bo są zawodnicy, którzy jeżdżą dłużej. Dla mnie ten sezon będzie jednym wielkim wyzwaniem, jedną wielką nauką, jazdy na roadbooku, jazdy na pustyni, a prawdopodobnie dopiero takie prawdziwe ściganie zacznę za rok. Na pewno też będziemy startować w Breslau, Poland na przełomie czerwca i lipca. 8 dni ścigania, chcemy pojechać taki prawdziwy maraton. To będzie taki jakby najważniejszy start w tym sezonie 2018. Wbiłem sobie do głowy to, że na wygrywanie przyjdzie jeszcze czas. Przede wszystkim muszę jeździć bezpiecznie dla siebie, dla rodziny i musi mi to sprawiać fan. Część ekipy przysiadła się ze składów i samochodów do UTV-ek. Część ma duże ambicje na ogarnięcie Europy i świata, bo Polskę już ogarnął. Pewnie wiecie, o czym mówię.
Arek, bardzo mocno trzymam za siebie kciuki, pokaż im na co cię stać, a ja postaram się przejąć pałeczkę po tobie i nie oddać mistrza nikomu. Ze wszystkich jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwi, że zasilacie nasz klub. Są to amatorzy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę w tym sporcie. Również są to tacy zawodnicy, jak zdobywca Dakaru Kamil Wiśniewski, albo jeden z najlepszych zawodników w Europie, Nicolas Hiker, który jest z Danii, a reprezentować będzie właśnie w Mistrzostwach Europy nasz kraj i nasz klub, Łódzki Klub Offroadowy. W 2017 roku stworzyliśmy m.in. nasz główny statusowy cel, czyli Łódzkie Centrum Sportów Offroadowych. W tym samym roku zostało nam to odebrane. Natomiast tutaj nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Będziemy walczyć w tym zakresie oraz realizować jeszcze sporo innych inicjatyw związanych z tym światem offroadowym. Także oglądajcie nas i czekajcie na te rzeczy.